się stoi, to on tak opada, jak ale się jedzie, to tak deszcz chyba nie przechodzi. Jo, śnieg tak, śnieg przechodzi, tak, ale nie wiem, jak jest deszcz. Ale deszczem nie widziałem, bo akurat robiłem w deszczu Thanasa na teamu i tam naprawdę bardzo fajne efekty są grane, bo i walenie o dach tego deszczu. Widłami. Też na przykład podczas zbierania belek. Ale ogólnie sam efekt był piękny, no i co najlepsze, naprawili, dali lepsze efekty pod względem burzowym, co też jest plus. Wiadomo, nie ma efektów nadal świetlnych, ale dźwiękowe o wiele lepsze są. No szkoda, że nie ma pierdolnicy. Szkoda, naprawdę też gadałem z Thanasem o tym, że jakby tam zamczysko z 3 razy pierdyknęło, to od razu byłoby lepiej. Dobra, opuszczamy sobie. Dalej. Maciory były chłopaki tak ciężkie, nie? No po co zadunku masy na długo tak? Serio, bo ją jak nikt nie skik przyszedłem, to ona zaczyna się opuszczać. I jak się opuści, to sobie drzwi odgrałem, a ja idealnie we wnękę podjechałem. I te drzwi się otworzyły w oborze. I tak przycisły, że gdy maciory wchodziły akurat na przyczepę, to idealnie masy na dwóch kołach stanął. Dobra. A ciary na wybiegu. To jest same do głównej, z tak, gdzie pobiegałem sobie po tej mapie i naprawdę znalazłem takie zakątki, gdzie aż się chce serię robić. Więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Ale widzę, że było tu naprawdę bardzo ładnie. Wypadanie wleczek tutaj idzie. Fajnie. Ja biegnę do mordo było z przyczepy. Skoczyłeś przez ten szyber, tak chyba, że patrzysz. Idealnie to wyglądało. Bardzo, bardzo ładnie to była taka sztuczka. Nie wiem. Normalnie by się rozgniatał. Jak w realu. Skupanie, ale idealne ruchy miał jak lewo, to lewo, prawo, prawo. Dobra, wiesz co? Temat. Co? Mordo, jesteś szybki bilet, bo nie mówię. Jest rękawiczki ze szpilanek, kurde, człowieku, jesionki. Kurtka jesionka, człowieku. Dobra. Jezu, macie wsiadek pierwszy odpowiada. Ja! O kurde, co? Jak wciągło? Witajcie z tej strony, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Adam. Oraz Wolek. Dzień dobry. Dobry. Pan, nie wiem, czy powiedzieć dzień dobry panu, czy dzień dobry pani, ale powiem ci, no takiego przebrania w farmingu jeszcze nie widziałem. Chłopaki ej, dzisiaj naprawdę zniwa. Chłopaki ruszają na wyprawę Co to zrobiło? Ja pier... Adam, ja to widziałem! To nie, nie ja. To ty? Znaczy, to Bolek. Ja. Dobra, teraz to. Mordo, radź sobie z tym, bo ja tylko widziałem... Jak się Adam? Nie, słuchaj. Ej, wiesz co? Ja tylko widziałem, jak ty wyjechałeś za Sorgo, nie? No. I te i palety podskoczyły i wszystkie nie, wypadły z za tego. Dobra. Za ciężkim szaferem. Chłopaki, działają? Witajcie z tej strony, Sardamo 15, tam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem tam Roczysz. Cześć. I Boluś. Wyjdź się podnieść, no. Ale odejdź mi z kadru, bo mi zasłaniasz dobra, idę podnosić palety z pomidorami. już mnie na to nie nabierze, jesteśmy oczywiście na zero do farmera, Brączysz leci. Panuje na dworzu, piękna zima wreszcie. Może będą wreszcie piękne, magiczne, białe święta. Łocie babka. O ja pier, co ty robisz, mordo? Nie wiem. O ja cię kręcę, chyba krzak mnie zachwyci za...